Dzień dobry, dzień dobry Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie speedruna Gramy na 10 minut, komentujemy Zaczynałem z rankingu 400 I lecimy Dzięki z góry za wszystkie łapki do góry I komentarze To zawsze pozycjonuję filmy na youtube Będę to czasami przypominał Gdyż no to jest ważne dla twórców Troszkę też motywuje Dziękuję za pięknego donata W ostatnim filmie też to zaznaczyłem w komentarzu E, dzięki, dzięki, wielkie posunięcie E6. Obrona francuska, zagramy D4. Będzie D5. O! Nie ma D5, jest G6. A to jestem trochę zaskoczony. No dobrze, no to zagrajmy sobie skoczkiem. E, tutaj będę próbował coś zrobić po czarnych polach, ale spróbuję przeciwnika zaskoczyć. E, chociaż nie, na razie zagramy skoczkiem na F3. E, będę chciał go zaskoczyć ruchem H4. Zobaczymy jaka będzie na to reakcja. Ojej, ruch B6. No cóż, tutaj przeciwnik próbuje grać dwa domki. Zagram h4, żeby już tutaj go trochę podrapać z tej strony. Goniec tu się wszystko broni. Lecimy h5 i zobaczymy. Tutaj mogą być już małe problemy takie jeśli chodzi o rozwój skrzydła królewskiego ze strony czarnych. To są zawsze takie ruchy, które mogą przeszkodzić. No i teraz H6 mogę zagrać w ogóle. Tak, zagramy w takim razie. Jeżeli goniec zagra na F6, to chyba gramy tu i zdobywamy figurę. E5 i goniec nie ma nigdzie tutaj wyjścia. Więc no widzimy taki jeden ruch czasami może zdziałać cuda. Jeszcze przy okazji atakujemy wieżę i atakujemy tutaj gońca, no skoczek d5 mógłby zagrać przeciwnik, to dostanie tutaj a potem bijemy, no cóż no ta partia widzimy, że się ułożyła bardzo gładko, bardzo szybko ale to jest wykorzystanie błędów przeciwnika ok jest skoczek na c6, pewnie tutaj chce zbić zbijemy sobie w satem hetmanem na e 6 atakując przy okazji wieżę Skoczy F5, no przeciwnik w ogóle, zobaczcie, nic nie e, zauważa. Tak, e, no to cóż, e, mamy 1501, historyczny moment dla tego rankingu. Lecimy dalej, nowa partia. 1571, cudownie. Gramy E4, E5. No to zagrajmy na tym poziomie sobie jeszcze raz Gambit Królewski. Często ten e, Gambit Królewski stosuje jeszcze na tym etapie. Chcąc Wam troszkę zasugerować, może ten debiut, dlatego że on jest ostry, wymaga fajnego kreatywnego myślenia, jest dużo taktycznych uderzeń, no i to powinno dać dobry efekt w przyszłości. Mamy D6, gram z skoczkiem, żeby zrobić szybko roszadę. Goniec c4 polecam często, dobra tu zrobimy szybko roszadę i problemy powiedzmy Problemy, no nie ma tu problemów w debiucie tylko tak już powiedzmy bezpiecznie troszkę stoimy Jeżeli skoczek zagra to prawdopodobnie skoczek na c3 Figury trzeba wyprowadzić, d4, gramy d4 i w następnym ruchu będę chciał zbić pionka No chyba, że przeciwnik zagra tak, no to będzie miał takie prawo oczywiście Może zejdziemy tu hetmanem wtedy na e1, ale poszło roszada więc wybijamy Zobaczcie. Klasyczne, fajne ustawienie. Mamy centrum przede wszystkim, dbajmy o centrum. Jeżeli to centrum jest, to przeciwnikowi gra się na pewno troszeczkę niewygodnie, trudniej przede wszystkim. Więc to centrum trzeba zachowywać. Dobra, mamy C6. Tutaj D5 będzie prawdopodobnie taki ruch stosowany. Wiecie co, ja zagram teraz sam ruch D5, żeby troszeczkę go tutaj przygwoździć. Ok. I teraz on zbił. Szybko zbił, a ja nawet nie pomyślałem. To znaczy, tak, prawdopodobnie zbije skoczkiem, jeszcze tu się zastanawiam. O tak, zbije skoczkiem, choć to, że jak on zbije te ja uwalnę bardzo silnego gońca i strata pionka tutaj dla mnie nie będzie jakaś straszna. Ale on zbił tym. Ok, zbijamy gońcem. Goniec celuje sobie w pionka, tutaj celuje w pionka. Powinno być e, sympatycznie. Jeden szach tutaj wiosny nie czyni, oczywiście. Król H1 e, uciekamy. Bicie na B2 fatalne, bo wieża B1, i tam e, uderzamy na B7. Gońcem albo nawet wieżą, ale gońcem to straty materialne. Chociaż ten goniec tutaj czuje się bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście przeciwnik widzi co i jak. E, może odpędzimy przeciwnika ruchem H3. Przy okazji jest Lufcik, zobaczymy jak się zachowa Goniec, może wróci tutaj. OK, zagrał na H5, to też jest wybór całkiem, całkiem OK. Myślę, że teraz, jakby tutaj teraz zagrać? No przeciwnik gra całkiem nieźle, pozycja ma charakter ciekawy na pewno. Te figury są już jakoś ciekawie rozwinięte wszystkie. U mojego przeciwnika również. Myślę, że... Hmm. Bądź tu mądry i zagraj dobry ruch. Stoimy dobrze, znaczy mógłbym G4, ale nie wiem, czy w ten sposób chcę kontynuować grę, chociaż może to i dobre, bo wejdę tutaj, wejdę tutaj. Wiecie, co, zagram G4? Troszeczkę ostrzej, niech będzie. Ok? W sumie tego pionka chyba się muszę zatroszczyć. Zagram chyba po prostu B. No nie wiem, wiecie co? Mam tutaj wątpliwości. Muszę się chwilę zastanowić, a w ogóle może wymienić teraz hetmany, zagrać hetmanem, tak zrobimy, tak zrobimy, dlatego że hetman jest obrońcą punktu B7, będziemy przy okazji ten punkt atakować, a jak wymienimy hetmany, to też zwróćcie uwagę, że ten goniec G6 nie będzie mógł nigdzie iść, a odsłonięcie króla poprzez pionki H3, G4 już nie jest takie straszne, bo nie ma hetmanów na szachownicy, więc tak sobie to tłumaczę w ten sposób i myślę, że to jest tłumaczenie całkiem logiczne. Tutaj spróbuję trochę przestrzeni złapać. Może taki ruch w ogóle. Chyba tak. O w ogóle biorę chyba materiał. Zagram tak i biorę chyba tutaj jakiegoś pionka. Tutaj będę się starał już te pionki zbierać. Chociaż skoczek B6 jest ciekawy. O właśnie. Może skoczek F5 by trzeba było w przyszłości zagrać. Bo chodzi o to, że ten goniec tutaj podważa tego piona. Ale zagramy wieża E1. Jeżeli skoczek zagra na B6 lub na F6, zagram wieża E1. Jeżeli on odbije, to ja odbiję i będę stępem atakował tutaj gońca, Więc jeszcze chwilę się tutaj pobronię. A to jest ważne, żeby ten goniec mi tutaj nie uderzył na pole E4. E, tak, to myślę, że jest ok. Tutaj oczywiście nastawiam się na tego pionka i na tego pionka. Jeszcze w zanadrzu mam wyprowadzenie drugiej wieży, choć może z czasem ruch C3. Warto zagrać, żeby tutaj nie było takiego strzału ewentualnie. Może to nie jest do końca teraz konieczne. Ale już zauważam, faktycznie już ten poziom taki jest ciekawy. O dobra, przeciwnik pomógł w decyzji. Gramy C3. Gramy C3, ta linia już jest zablokowana. Nie C4, ale C3. Dobra. Teraz chyba jest bicie po prostu na D6. Jeżeli bicie, jeżeli bicie, to wieża D1, to koniec E7. To się powinno wszystko zgadzać. A jeżeli nie, jeżeli wieża E8, o wieża E8 jest ciekawe, słuchajcie, bo tu będzie mi przeciwnik mocno napierał. Ale mogę wtedy chyba tutaj uderzyć. No, trochę pionów pozbieram, więc w ten sposób to też zbuduje przewagę. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że gram troszeczkę szybciej tę partię. Jakbym grał troszeczkę wolniej, może te ruchy były bardziej dokładniejsze. Tak, ja wiem, że często tutaj też sugerujecie, żebym grał wolniej, ale, ale wiecie, jak to jest w grze w szachy praktycznej. W praktycznej grze w szachy No chce się grać dosyć szybko Ręka świeżbi Ten ruch jest ok, bo teraz zobaczcie, że jak zagra przeciwnik wieża D8 To zagram ruch E5 I ten pionek broni się sam w tym momencie A już mam dwa piony więcej No wieża B8 nie działa, to jest ważne Goniec pilnuje No dobra, tutaj gramy sobie spokojnie jest wieża D8, gramy ruch E5. Goniec pilnuje bardzo ważnych pól w centrum. Skoczek musi zagrać gdzieś tam. Można tego pionka pewnie zbić. Może związać, ale chyba zbić pionka wypadałoby. Zrobimy ogromną już tutaj przewagę. Znaczy, już jest ogromna przewaga. No tak, ten skoczek nie ma za dużo dobrych posunięć. W takim razie, że po takim, po takim ruchu spokojnie tego pionka będę mógł zbić. Ewentualnie, nawet pionek nie jest teraz taki ważny, można też C4 i C5 dopychać piona i problemy będą No właśnie, może tak zagram po prostu Już tam nie będę pionkożercą, a pójdę po prostu pionkiem do góry W takich sytuacjach warto pamiętać o tym, czy figury przeciwnika mają aktywność Jak mamy taką przewagę, jeżeli tą aktywność będziemy niwelować to nasza przewaga będzie się zwiększała zdecydowanie. Już nawet nie wyprowadzam drugiej wieży. Zauważcie, że no nie mam takiej potrzeby w tym momencie, bo tu się wszystko trzyma. W ogóle goniec nie ma aktywnych ruchów, tak naprawdę. Goniec silny, goniec silny. I ten pionek już zasuwa. Plan jest bardzo prosty. Oczywiście w każdym momencie tą wieżą mogę sobie zagrać tu, lub na C1 bez większego chyba znaczenia. Przewaga jest na tyle duża, w ogóle nawet po skoczek B6 niekoniecznie muszę grać tu pionkiem, bo skoczek może wejść na C4 i tu mi próbować zbieć, co i tak daje przewagę białym, ale po takim ruchu um, można spróbować zagrać dokładnie na przykład B3, albo po takim ruchu spróbować zagrać tak, ale tutaj jakoś przeciwnik, jakąś kontrę może złapie, nie wiem, w sumie widzę tylko z daleka, że jak będzie skoczek to na B6, to sobie chyba zagram spokojnie B3 i będzie potem groził taki ruch. Dobra, tu przeciwnik pewnie będzie chciał mi coś poświęcić. Teraz zagram C5, wzmocnię mocniej gońca. No i cóż, bawimy się za darmo. Mogę też tak zagrać. Mogę w sumie tutaj, wierzę, za chwilę wstawić na pole D1. I to też będzie miało rację bytu. I to też będzie się dobrze trzymało. O, właśnie, i przeciwnik teraz podstawił tutaj związanie. Zobaczcie, król. Wieża, sprawa jest prosta, oczywiście jak goniec f7, to będzie trzeba chyba zbić tą wieżę, goniec zbije, zbijamy tu, może być szach, odejdziemy królem, wprowadzimy wieżę i będziemy realizować po prostu przewagę materialną, zbijamy, zbijamy, jak się przeciwnik zagolopuje, to straci gońca, no ale na pewno wtrąci szacha, oj, nie wtrącił na pewno szacha, zagolopował się, nie widział. Taktyka, prosta rzecz, podstawki. No cóż, ale to tak zwykle bywa, że w przegranych pozycjach już się robi babolce. No myślę, że wieża na D1. Skoczek gdzieś tutaj będzie chciał potańczyć, wejść tu, 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 a zagram sobie mu, zagram po prostu mu A3. Skoczek, jak wejdzie tu, to zobaczcie, też nie będzie miał e, jakichś pól, żeby próbować kontratakować. Ale to jest na tyle duża już przewaga, że e, tu na spokojnie, oczywiście. E, a jednak zagrał. E, a to ciekawe. No, to wieża D2. Ten skoczek nie może iść tutaj, więc będzie szedł do rogu, a po zagraniu tutaj, to zagram wieża E3, żeby tego skoczka przytrzymać. I to już, no w ogóle, zobaczcie, jak śmiesznie się stało, że skoczek stanął w samym rogu szachownicy, w naszym rogu w ogóle śmieszna sprawa. No, skoczek tu oczywiście jest totalnie zły. Za chwilę zagram tak. Dobra, to król G2. Zobaczcie, nie pozwalam przede wszystkim zagrać wieży na pole F1. O jejku, w ogóle widzicie jaka ze mnie ślepota? Mogłem zbić wieżę. Mogłem tu zbić wieżę. No teraz mogę oczywiście. No ale to tak, zaabsorbowałem się już takimi ruchami, żeby nie pozwolić przeciwnikowi wejść do środka. Ok, lecimy, lecimy z kolejną partią 1538 E4. No to co? Może obronę karokana. Tam w komentarzach coś pisaliście, że może zagrać obronę karokana, więc zagramy D4, D5 yy, i tak, mamy wariant zamknięty. Goniec F5 to jest dobre posunięcie. G4. Ok. Gramy gońcem na G6. O ile dobrze kojarzę, to jest H dobry ruch. Oczy tutaj grozi oczywiście wzięcie gońca, więc tutaj H4 przepraszam, H5 obowiązkowo. No po wybiciu to super stoimy czarnymi. Po przepchaniu tutaj też jest ok. O, i to jest bardzo ciekawe posunięcie. Yy, to jest bardzo ciekawe posunięcie, słuchajcie, yy, bo jak wybije, to mi trosze, o, troszkę ograniczy gońca, ale yy, widzę, że chyba mogę zagrać taki ruch jak bicie pionka. Yy, bo jak on mi zbije, to ja zbiję tu i wyjdę skoczkiem szybko. Nie chcę zbijać pionka, ale yy, przeciwnik kumaczacze tutaj yy, troszeczkę może mu. A, ale dobrze zagrał. Poczekajcie, a czy ja mam ruch F5? Zaryzykuję, zagram F5. Przytrzymam tego pionka. Orety! Hetman bije na G4, nie zauważyłem. Jeżeli zbije, to dostanę tutaj mata. To tego ruchu nie. Ja cię przeciwnik już nie może kosić w ósmym ruchu. To znaczy, tak, ja nie muszę bić Hetmana, rzecz jasna, ale jak ten ruch dostrzeże gość, to Szapoba. No w ogóle. Ale chwila! Bo, jak dam szacha, król ucieknie. Aha, on się zasłoni. Będę musiał oddać tu. Nie, i tak się nie opłaca czarnymi. E, no, tutaj może zbić. Ale to wtedy, jak goniec, tu. On zbije, tu nawet. Nie widział, słuchajcie, nie widział na moje szczęście. Jacie aż mi się gorąco zrobiło. E, no, widzicie? I tutaj nawet sz, nasza husia pułapki starczają. No to teraz tak, oczywiście, skoczek tutaj teraz broni na G4. No to teraz tu się raczej powinienem wygrzebać Zagram, zagram zaraz z Hetmanem na C8 Będę chciał skosić tego pionka Potem może skoczek tak i tak I do tego pionka się próbować dobrać I skoczek E4 No tak, ale ja Cię kręcę Przeciwnik mógł już tutaj nieźle zażyć Zagram chyba skoczkiem Chyba od razu skoczkiem zagram Jednak figury trzeba wyprowadzać Bo chodzi o to, że chcę tutaj i tutaj Wow, ale już w siódmym ruchu gość mnie mógł raczej załatwić. Jestem przekonany, że to już byłaby przegrana pozycja. Tylko oczywiście, żeby jeszcze to wygrać, to pewnie jakieś tam ruchy trzeba było. Ale już w siódmym ruchu, w ogóle niesamowite. W ogóle zobaczcie, jak mnie fajnie zażył. Goniec D3, F5, no i to na pewno przegrywa. Tutaj król, przepraszam, hetman G4 powinien zbić. Jestem przekonany, że ten ruch wygrywa. Po siedmiu ruchach powinien przegrać z gościem 1500 z kawałkiem. Masakra. No, spiedrany uczą nie tylko was, moi drodzy, ale i mnie. <laughs> ale to wiecie, co to, to, to tak jest, jak się gra jakiś debiut, którego się nie stosuje w praktyce, i się zapomina o pewnych motywach. E, więc, y, no właśnie. Więc, jak gramy jakiś debiut, to trzeba troszeczkę go pokatować, więcej go pograć, żeby znać te pewne motywy, które mogą się pojawiać, jakieś pułapeczki niewinne. Nadal ta pozycja jest teraz w tej sytuacji. Nie no, chyba już jest lepsza czarnych, bo wziąłem pionka i tutaj trzymam punkt E4. Nawet H5 nie groźno, bo nawet gońcem mogę uciec, niekoniecznie muszę bić, chociaż trzeba policzyć. Ale nie, to tak, tutaj to chyba jest bicie. A nie, po znowu będzie. Hetman G4, ale nie, potem zbijam tu, dobra, to się wszystko trzyma, ok, gram skoczkiem tutaj i wybiję tego pionka za moment, już przeciwnik nam to pozwala, bo jak zagra skoczkiem na G3, to ja zbijam tutaj, atakując gońca, więc król już ma oddech, tu wprawdzie jest pionek atakowany, zobaczymy, gdzie goniec się pojawi, nieważne, gdzie goniec pójdzie, ja mogę zagrać skoczkiem na E4 i pionek F5 będzie broniony. No tak, to się trzyma. No bo jeżeli przeciwnik teraz co? Poświęci tutaj? Nie, nie poświęci, bo zbijamy po prostu na F4. Tu się wszystko trzyma. Poddał! No właśnie, nie widział szans. Kurczę. A ja powinienem poddać po siedmiu ruchach. Niesamowite rzeczy. 1561. Lecimy z tematem. No ciekawe, te partie się rozpoczęły. G3. O, tego jeszcze nie grali. Yy, oczywiście tak można. Spokojnie zagrać. Tutaj grajmy normalnie. Grajmy po prostu pionkiem. Zbudujmy centrum. Bez, bez wysiłku zbudujemy centrum, ale tak też grają. G3 też grają. Gramy D5, mamy centrum. Za chwilę skoczki pójdą do gry. Tutaj nie ma co za dużo kombinować. Trzeba się cieszyć, jak przeciwnik daje centrum. Ale tak, tak się też gra oczywiście. Można grać D3. To są takie schematy retiego. E3, troszkę mniej chyba spotykany ruch. I zobaczcie znowu zagram ten ruch H5, co wcześniej grałem w tamtej pierwszej partii i H4. Prawdzie przeciwnik zrobił roszadę, więc trochę lepiej. Ale H4 jest takim końśliwym ruchem w tym wypadku. Bardzo dobra reakcja przeciwnika, ale gramy E4. Tutaj C4 trzeba grać. W ogóle jak ktoś nas atakuje na skrzydle, to my starajmy się odpowiadać w centrum, więc D4 była dobrą reakcją, ale skoczek C3 już chyba reakcją dobrą nie jest. Ja mogę zagrać w ogóle Teraz c6, wzmocnić centrum. Skoczek f4, ale to chyba nie jest dobry ruch. Mogę tak, goniec tu i gram g5, no właśnie. Tutaj oczywiście mógłbym wybić, ale nie chcę tego robić. Wolę jednak przeciwnika tutaj trochę pomiażdżyć, jeżeli jest na to okazja i g5. Skoczek wróci i nie zagram tak, bo skoczek wróci, chociaż z drugiej strony to wygląda mega dobrze. Ale skoczek musi wrócić yy, i f3 będzie chciał grać przeciwnik na 100%. Yy, na 100%, teraz się zastanawiam, jak mądrze zagrać. Może goniec d6, żeby tu już troszeczkę celować. Nie gra f3? a to ciekawe, powiem Wam szczerze. Yy, jest takie posunięcie, no dobrze. To może wyprowadźmy skoczka, jak przerzucę tutaj skoczka, Ok, skoczek. Mogę też tak w sumie zagrać, ale czy ja chcę taki ruch? Skoczek wejdzie tu, 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 tu się otworzy diagonala. Nie chcę tego. Zagram skoczek F8, gram swoje. Po prostu gram swoje. No pozycja ma charakter troszkę zamknięty. Dobra, tu mi wybije, tu się będzie trzymać. Idziemy skoczkiem na giełdzie. No skoczek przeszedł drugą drogę, a teraz będę miał fajne i ciekawe opcje. Skoczek H4. Dobra, tu jest bicie, tu jest bicie. Skoczek tutaj, no to go odpędzimy po prostu. Skoczek na C5. Jedna figura krzywdy nam nie zrobi. I teraz tak, albo tędy, albo tędy. Dużo jest dobrych dróg. Chyba zagram goniec A6, mimo wszystko. Tutaj będziemy celować w wieże. Już tutaj mi się nasuwa taki plan Hetman D7, Hetman F5 i skoczek H4. Żeby tu próbować się dostać po wybiciu, dostać się Hetmanem na G2. Czy się uda? Zobaczymy. Jedno jest pewne: na pewno mamy lepszą pozycję yy, Ok, Hetman D7 zagram. Ale mądrze, mądrze, mądrze gość podchodzi do sprawy. Ale teraz może tak, ale nie, chwila, 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 chwila. chwila. Yy, zagram wieżą na C8. Jak on wejdzie tu, a nie wszedł jeszcze? Zagram tak ze swoim planem. Wszedł, ok. goniec b8, pilnujemy pionka, goniec cały czas jest na straży. Wybić nie wybijamy, gońca mi zasłonił, dobrze zagrał. Tu trzeba mu przyznać, że dobrze zagrał. Wiecie, wiecie co jest najciekawsze w tej sytuacji? Że ja jeszcze mogę zrobić roszadę. Oj, teraz już nie mogę. Ok, ale tu chyba idziemy z tym swoim planem. Czekajcie, czy to działa? Tu, tu, tutaj i groże wieżą, ale on skoczkiem się zawsze zasłoni. To nie działa, słuchajcie. To nie działa tak jak trzeba. A tu jakiś ruch grozi. Hmm. Już witał się z gąską. Zagramy wieża D8, żeby przytrzymać właśnie tutaj na D6 pole. Ale wieża C1, kurcze, dałem mu się rozegrać trochę. No właśnie. No. Ale wiecie co? Mm. Nie, nie wiecie co. Straciłem rachubę w tej sytuacji. Nie wiem, jak zagrać. Tutaj bym chciał. Tak. No mi tu kopnie. W ogóle król D7 może zagrać. Śmiesznie to wygląda, ale to chyba działa, wiecie. Yy, bo skoczek nie wchodzi na C7, a ja w sumie mogę zagrać teraz wieża C8 i po tej linii pograć. I Nie muszę się śpieszyć, mogę poczekać. O właśnie. Wieża C8. Trzymam wszystko. Przeciwnik nie dostrzega chyba tutaj siatek matowych, tak mi się coś wydaje. Bierze C8, on musi zejść No zawsze mogę zbić tu w razie czego Dobra, wiecie co? Idę skoczkiem na H4 Idę skoczkiem na H4 Muszę mieszać w tej pozycji, nie ma na to czasu Jak wybije, No to ja wybijam On może zagrać tak, no zagra Jak zagra tak, no to trudno Dobra, wiem, że za szybko Na pewno można było zagrać trochę lepiej Ale nadal Pozycja jest Myślę, że perspektywiczna Chwila Przecież ja tu jeszcze mam gońca, który celuje w Hadwar. Dlaczego ja tym nie, nie, nie zwróciłem na to uwagi? To jest właśnie to. wa. To jest właśnie to. Słuchajcie. Ale gość mnie tutaj kontratakuje. To jest dobre zagranie. Może tak w ogóle zagrać. Zagramy tak. Wrócimy Hetmanem. Pilnując tego pola Hetman i tak może do ataku wejść Czekam na wybicie Ja wybiję i będę groził zagraniem wieżu. Nawet lepiej jak Hetman Jak Hetman tutaj się ustawił na polu E6 To jest nawet chyba lepsze zagranie Bo zawsze schodzę sobie z tej linii F a ha, Ale już nie grożę skoczkiem na F3 Ale może tam wejść Ale pozycja się porobiła W ogóle chyba najciekawsza partia W całym speedrunie się tutaj trafiła Niesamowita sprawa Niesamowita sprawa po prostu się pojawiła tutaj w tej sytuacji. No cóż, ale trzeba odpierać teraz kontra tak przeciwnika, no bo on też z tymi figurami troszeczkę rozbrykał. No to tak, jeżeli on zagra w ten sposób, to się będę cieszył, bo zbije tu. No właśnie, gram bierze G1, to, to teraz G8. No to teraz. A nawet tak mogę chyba. A nie, biję tutaj, słuchajcie. Biję tutaj, jak on zbija, to ja daję mata. Hetman G4 i daję mata. No to przeciwnik pomógł. Chociaż miał i tak taką pozycję niełatwą z jednej strony, trochę kontratakował, ale nie mógł nic konkretnego zrobić. No i teraz grozi mat. On to chyba dostrzegł teraz, więc Gońca mi nie zbije, jestem przekonany. No właśnie, nie zbił Gońca, ale jak tu go zamatować z Kubańca? Powiem wam, nie no, może wystarczy wrócić po prostu gońcem, i tyle mogę dać szacha. Mogę zbić tutaj pionka. Nie no, szacha nie chcę dać, bo tutaj na e7 będzie mi atakował. No dobra. Chwila, mam trochę czasu. No, można się zastanowić, dlaczego ty się Krzysztof tak śpieszysz. Dobra. Chwila, można zagrać tutaj, dać szacha, on pójdzie tu, i co wtedy? Można tutaj i grożę tam, grożę tu. F3. Tutaj, aha tu będzie pod związaniem skoczek jeszcze wtedy, dobra Kontrolnego szacha damy, szach nie zaszkodzi, to zawsze groźnie wygląda I chyba zbiję pionkę na H2, bo tutaj cały czas mam kontrolę Aha, on nie może zbić na A7, dobra to się wszystko zgadza Zbijam na H2, to się wszystko zgadza, gra i buczy i nawet mogę tak zagrać Mogłem od razu tak zagrać, goniec na D6 Hetman by wybił tutaj. A, nastąpiłaby wymiana. Dobra, to teraz mogę tak zagrać. Bo cały czas bazujemy tutaj na tym związaniu, więc. Szukać mata, czy nie szukać mata? Tutaj król ucieka. No dobra, gramy tak. Gramy tak. To chyba będzie najprostsze rozwiązanie. Po wybiciu jest wybicie Hetmanem. Goniec wybija, wybijamy tu, tu, tu i tu. I te pionki dają radę. Goniec w ogóle nie gra. No tak, to, to się ułożyło dobrze. Potem H2 Wszystko działa Ale partia bardzo ciekawa Nawet w realizacji przewagi to jest zawsze trudne Dobra zbił to trzeba zbić Tu trzeba zbić Oczywiście nie mogę zbić królem Ruch nielegalny więc trzeba najpierw tutaj trzasnąć I bijemy. I na końcu widać, że pozycja jest totalnie wygrana Dlatego, że goniąc na H1 nie ma kompletnie jak grać Oczywiście może tam próbować podrywać się przez F3 Ale możemy sobie stać, skoczek Wszystko pilnuje, zaraz wejdziemy H2 Może jakaś wymiana wież Też wieża tutaj, no właśnie, on próbuje Jak zbije, on zbije Wejdzie mi na C6 wieżą To może tak To H2 Zagrajmy H2, bo teraz grożę wybiciem tu Dobrze mówię ale nie. Możemy najpierw zbić tak. Możemy zbić tak. To w niczym nie przeszkadza. A blokuje cały czas gońca. Dobrze. To się wszystko fajnie trzyma. D5. Zagrał D5 i myśli, że jest dobrze. No myśli, że tak. Wybije tutaj. On mi tu. Ja tu, jak on tu, to ja tam. Chwila. Nie. No przecież to jest proste. Bijemy na C1. On zbija. Idziemy wieżą na G1. Jak on daje nam szacha, to idziemy królem na E5. Tyle w temacie, bo grozimy wzięciem gońca. Ok. Król E5. No jest pozamiatane. Pionek nie ucieka, nie musimy się tego obawiać, bo zawsze skoczek broni w razie czego. A tutaj już po prostu zdobywamy gońca i grozimy szachem, drobieniem hetmana. Proste rzeczy się już teraz pojawiły, ale partia bardzo ciekawa: bardzo, bardzo, bardzo. No i zakładam, że przeciwnik już nie widzi tutaj jakiejś opcji. Dla siebie, jakiejś takiej gry, która, która byłaby grała, bo no bo teraz już. No dobra, to już wszyscy wiedzą, że jest pozymiotane. No dobra, czekamy cierpliwie. Aż przeciwnik tutaj e, zagra jeszcze jakiś ruch. Myśli, myśli, myśli. realizacja przewagi w szachach no nie jest prostą sztuką nie jest to prosta rzecz wbrew pozorom nawet aż taka tutaj przewaga była no ale to mówię to zależy jeszcze jakie tempo gramy bo jak gralibyśmy taką partię klasyczną e, okej okay, tu mogę dać w ogóle szacha odpędzić króla ale ha on sprytnie zagrał dobra damy szacha Damy szacha. Pionek nie ucieknie, no bo teraz, jak król zagra tutaj, to po prostu zbijamy i król nie ma dostępu do tego pionka. Dlatego, chyba, skoczek G4 było dokładniejszy. A jak pionek ucieka, no to tutaj wystarczy nawet zagrać tak skoczkiem, ale dam tutaj szacha. Oddam wieżę, żeby dorobić sobie Hetmana. To są takie ruchy, które warto sobie wykonywać. I Zawsze ten król też złapie tego pionka, w razie czego, więc tutaj się tego nie obawiamy. Dorabiamy Hetmana. Ok, tutaj chyba damy sobie szacha. No to co? Chyba skoczek F6 tu nie ma co za dużo kombinować. Jak będzie taki ruch, to po prostu zbijemy. Grozimy jakimś szachem, a potem chyba matem na C2. Z tego co widzę, Więc jest opcja mata w dwóch. To nawet jak pionek zagra tutaj, dajemy szacha król C4 i Hetman na C2 z szachem. No i matem. Eee, także to działa dobrze. Czekamy cierpliwie na jeszcze jego posunięcia. Pata chyba tutaj żadnego nie ma. Pionki jeszcze mogą ruszać, więc groźba pata jest tutaj na szczęście niegroźna. A jeszcze zagrał B4. Skubany jeszcze. Jeszcze walczy, jeszcze walczy. No dobra, zagram po prostu Hetmanem tutaj. Zawsze mogę zbić, zawsze mogę zbić tu z szachem. A o, praktycznie, praktycznie już podchodzimy do sytuacji. Nie ma co tutaj za dużo kombinować. Nawet nie musimy specjalnie szukać mata, żeby grać ładnie w te szachy. Tylko, yy, znaczy, źle się wyraziłem. Znaczy, nie musimy ładnie zakończyć zawsze partii. Wynik to wynik. Ważne, żeby się tutaj yy, wszystko zgadzało. No, wiecie co? Yy, a to zbiję tu z szachem. Przeciwnik ucieknie. Znowu dam szacha, zbiję wieżę. Królem zbiję pionka. No, mam nadzieję, że nie będzie już walczył dalej. No bo. Nie ma to sensu raczej. I zbijemy tutaj. I zbijemy tutaj. No, lecimy pionkiem. Jednak gra do końca. Król E3. Tu. Dobra. Mamy to. Dzięki serdeczne za dzisiaj. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.